Ostatnio jeden z moich widzów napisał do mnie na IG i powiedział mi: Sum, mam dla ciebie kilka ciekawych shotów. I muszę wam powiedzieć, że no nie kłamał, no są dość ciekawe. Jak pewnie wiecie, o Jellyfruciku ostatnio było naprawdę głośno. I nie wierzę, że znowu o nim nagrywam. Ale znowu nie mam tematu na film. Za 2 godziny, proszę państwa, jadę znowu na kilka dni na wyjazd i nie mam czasu w ogóle, żeby cokolwiek innego nagrywać. Więc znowu jest moment, w którym nagrywam coś na szybko. Przepraszam, wybaczcie mi, naprawdę. Ale jak już mamy dobrą wymówkę, no to chociaż zabierzmy się już za ten temat. I pewnie jak większość z was pamięta, większość mam na myśli jakieś 10 osób, to na YouTubie jest taki film jak Pierwszy wywiad Jellyfrucika, w którym on dużo mówił o tym, jak on ma wielką świadomość na ten temat, jaką on ma widownię. Czyli no nie owijając w bawełnę, wie, że ma on młodych widzów. I to nawet bardzo młodych. I to jest w tym właśnie najgorsze, że on z całą tą swoją świadomością, którą pokazał w tym wywiadzie. Właśnie nie chcę przeklinać, bo też właśnie sobie zdaję sobie sprawę, że ogląda mnie no o wiele, wiele więcej młodszych odbiorców, nie? I właśnie też na to sobie zważam, uważam, bo wiadomo, no czasami się nie da po prostu. No w każdym razie niezbyt dobrze wygląda sytuacja, w której on mówi jedno, a robi drugie. Ładnie gole, o yeah, o yeah. Dobra, kolejna poza, czyli taka, wypinam dupę i tak se gole, o, tak se gole, kochani, tą dupę, o yes, o tak. Kolejna poza, rozkraczam się i se tak podgalam, kochani, dupę i jaja. O Jezu, spadła mi maszynka. Kolejna poza, tak se podgalam dupę i jaja. O, ale ulga. I jeszcze kolejna... Cóż za niesamowity, apetyczny, smaczny, przyjemny dla oka i ucha, po prostu idealny content, który ja po prostu chcę oglądać jako to 10-letnie dziecko, nie? No nie obronicie go, nie obronicie go po prostu, no nie da się go obronić. W ogóle czy to dla was nie wydaje się jakieś, nie wiem, takie na przykład obrzydliwe, że ziomek gada takie rzeczy, jęczy w ogóle do tego? No jakby mi na jego miejscu byłoby na przykład mega wstyd, no tak samo na miejscu jego widzów, to byłoby dla mnie bardzo niezręczne i niesmaczne i raczej bardzo takie odrzucające. A jeśli wy jesteście już zmęczeni tym głupim i cringe'owym contentem z TikToka, to bardzo serdecznie chcę was zaprosić na NEB, do której macie fajne gierki za fajne ceny. Jeśli jesteście zmęczeni oglądaniem tego cringe'owego i głupiego contentu na TikToku godzinami, to możecie sobie pograć w jakąś fajną gierkę godzinami zamiast tego. Także zapraszam bardzo serdecznie do linku w opisie. W sensie, bo Jellyfrucik jest tak naprawdę zarazem bardzo taki odrzucający, a jednocześnie przyciągający, nie? I to widać po liczbach, jakie on generuje. Też na przykład dużo jego dźwięków stało się wiralami, jak na przykład tą laleczka Chucky jest za tobą, nie? Tylko wydaje mi się, że on czuje się coraz bardziej komfortowo na tej aplikacji i powoli zaczyna czuć się za komfortowo, robiąc i mówiąc coraz bardziej niesmaczne, coraz dziwniejsze rzeczy. No bo ja mam dla was ogólnie takie małe pytanko. Czy według was zdejmowanie spodni przed kamerą na live'ie, tak żeby było widać jakby same majty, nie? To czy to jest moralne? Czy to jest etyczne? Czy to jest smaczne w ogóle? No cóż, podczas kiedy wy będziecie myśleć nad tą w ogóle nieoczywistą odpowiedzią, no to może obejrzyjcie ten filmik. Tak tańczą. Uwaga, tańczymy. Wjeżdża, piksa, wjeżdża. Realnie to mi daje vibe tych reelsów od Jeremy Fragrance, who is number one fragrance influencer who's following the word of God, który tańczył na tych swoich reelsach. Wjeżdża pizza, wjeżdża pizza, ty ty chce do pyska, ty 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 ty. Jeszcze taki quick reminder, tak szybko, żeby wam przypomnieć, że on w wywiadzie mówił, że ma świadomość, w jakim wieku jest jego widownia. I mean, no to nieźle, nie? Nie.
nie wiem, czy ściąganie spodni, pokazywanie swoich majt. Jeszcze nawet nie Uomo, okej? Okay? Nawet nie z firmy Uomo, a jest ułomny, więc w sumie powinien. Przepraszam. Ale wracając, no nie wiem, czy ściąganie spodni z wiedzą, że masz 10-latków jako widzów, jest aż tak dobrą, śmieszną, niesamowicie zabawną czynnością. Bo jak widzicie na klipie, to jego to niesamowicie bawi. No i pewnie powiecie, ale sum, ale TikTok jest od 13 lat, a nie od 10. No i tak, zgodzę się z tym, no TikTok jest od 13 lat. Natomiast no nie oszukujmy się, na tej aplikacji siedzą dzieci młodsze niż 13 lat. No co nie zmienia faktu, że dobra, to nie jest wina Jellyfrucika, że jakiś 7-latek, czy 10-latek, czy 8-latek, czy wszystko, co jest poniżej 13, założyło sobie konto na TikToku, tak? To już jest kwestia administracji TikToka. Natomiast no, still 13 lat to jest 13 lat, to jest dalej takie dziecko, które niewiele różni się od 12-latka, który już jest niedozwolony na tej aplikacji. Bo no dobra, możemy sobie przyznać, że akurat między 13, a na przykład 15 lat jest już jakaś różnica, tak? No ten mental jest troszkę inny. Sytuacje życiowe tych wieków się różnią, ale takie 13 i 10, no to może to 13 to już jest taki początek dojrzewania. Natomiast no, chodzi mi o to, że po prostu te wieki, te mentale nie są aż tak różne wtedy. Szczerze mówiąc, staram się to wytłumaczyć od jakichś, nie wiem, 20 minut, nie jestem w stanie. Więc skracając mój skrót myślowy, chodzi mi o to, że to są dalej po prostu dość młode dzieci. Świeżo upieczeni nastolatkowie, ale wciąż dzieciaki. I to jest moment, w którym jesteś młodym dzieckiem, wchodzisz sobie na TikToka, bo chcesz sobie pochillować i nagle widzisz gacie jakiegoś zioma, w sumie jego tyłek i nie wiesz, jak masz się czuć, nie wiesz zbytnio, co masz zrobić z tym widokiem. No cóż, ale jeśli Jellyfrucik lubi rozbierać się przed małymi dziećmi, to zapraszam do psychologa, wydaje mi się, że przydałaby się pomoc. Dobry, moje k***ciki, moje c***ki. No akurat muszę przyznać, naprawdę bardzo dobre i przemyślane słownictwo, jak na fakt, że 90% widowni tego streama ma około 12 lat. Witam was w moim świecie erotycznego seksu. Jestem waszą nauczycielką od WDŻ-ów i dzisiaj porozmawiamy sobie o napleku i o grzybicy na... Dosłownie moja pierwsza reakcja na ten filmik wyglądała jak mina tej takiej zielonej z Inside Out. No tej Disgust, jak ona się nazywa po polsku, od razy. Także zapraszam ciebie, Kubuś, stań tutaj i zaprezentuj nam słońce swojego zagrzybiałego kurde p***a frajerze tępy. Wypindalaj go, umyć ty kurde gnoju. Pozdrawiam serdecznie. Wow, mega. Jakby, bro, no co ty robisz? Proszę cię, ciebie nie da się realnie bronić. Można mówić, że to tylko głupi content, ale to już zaczyna być po prostu irytujące, obrzydliwe i niesmaczne. I jak pomyślę sobie o tym, że moje dzieciaki to oglądają, to mam takie... Nie wiem, no właśnie nawet nie wiem, jak nazwać to uczucie. No, chyba chodzi mi o zażenowanie. Bo jak pomyślę sobie o tym, że on jest tak bardzo dumny z siebie w tym wywiadzie, a potem widzę faktycznie jego content, no to realnie po prostu czuję takie czyste zażenowanie tym człowiekiem. Bo jak dla mnie jest naprawdę bardzo dużo osób, które robią taki naprawdę spoko, wartościowy content, który nie dostaje takiego rozgłosu, jak po prostu ten bezwartościowy, cringe'owy, niesmaczny shit, bo no nie oszukujmy się, content, który on robi, jest po prostu do kosza, albo z kosza, wyjęty, nie wiem. I można go bronić tym, że przecież on nie robi ludziom krzywdy, on nic złego tym ludziom nie robi. Natomiast wydaje mi się, że on jednak ma jakiś impact na dzieciaki i może je trochę demoralizować nawet. Popatrzcie, jakiego on słownictwa używa, jak on się zachowuje. Jest bardzo impulsywny, jest taki, on tak bardzo normalizuje takie zachowanie dość nieeleganckie, dość takie niesmaczne. Trochę wręcz mogę zaryzykować stwierdzeniem, że on je troszkę promuje. No a młode dzieci, jak to młode dzieci, są dość podatne na taki influence, na takie właśnie wpływy takich ludzi, tego typu. Przecież mój rocznik wychował się na jakimś LJ-u, który lepszego słownictwa i lepszego humoru od Jellyfrucika nie miał. Teraz chyba z tego, co wiem, to przyszedł jakąś zmianę. Natomiast pamiętam, że kiedyś pisali o nim w gazecie, bo wyzywał golema z Minecrafta i to tak nieźle po nim cisnął. I wiem, że mama pokazała.
łamie tą gazetę i zapytała się, czy go oglądam, a ja tak mówię, nie, ja widzę pierwszy raz tego człowieka na oczy. No, pierwszy raz go widzę na oczy, nie wiem kto to jest, nie wiem. I teraz po tych wszystkich latach w sumie troszkę się mojej mamie nie dziwię, że niezbyt była zadowolona z faktu, że taki content był na YouTubie. Tylko, że no właśnie, kwestia była taka, że wtedy ludzie tworzyli taki content, bo taki był mental. Zresztą wtedy większość już tych takich dinozaurów YouTuba, to wtedy była nastolatkami i no humor nastolatków jest jaki jest. No a zwykle to nastolatkowie właśnie imponują tym młodszym dzieciom. No tylko właśnie, czy taki sposób na imponowanie młodszym jest dobry? To co robi Jellyfrucik jak dla mnie jest bardzo takie irytujące, takie wręcz żałosne. I on jak dla mnie właśnie coraz bardziej i coraz częściej robi tego typu rzeczy, które są coraz bardziej niesmaczne, coraz bardziej takie właśnie obrzydliwe, takie bardzo niekomfortowe do oglądania, cringe'owe. I wydaje mi się, że ludzie zaczynają coraz bardziej to zauważać. Przynajmniej mam taką nadzieję. No cóż, nie będę dłużej przedłużać. Takie są moje przemyślenia na temat tego zachowania jego. Wydaje mi się, że ten film nie był jakiś mega odkrywczy. Natomiast no tak jak mówię, przepraszam was, że ostatnio nie wrzucam jakichś lepszych filmów. Natomiast ja cały czas tak naprawdę gdzieś jadę. I dopiero chyba w przyszłym tygodniu w końcu będę mieć czas, żeby przysiąść, nagrać sobie coś fajnego. Ktoś mi coś tam ostatnio pisał, że jakiś wywiad był z Najką. Także zobaczę go sobie, przeanalizuję i pewnie o tym nagram. No, zależy co tam będzie w tym wywiadzie. Wy, jeśli macie pomysły na nowe filmy, to piszcie, czy w komentarzach, czy na IG. Najlepiej w sumie na Instagramie. A jeśli już wspominam o Instagramie, no to zapraszam was bardzo serdecznie do zaobserwowania, bo chcę wbić 10k. Na 10k zrobię jakiś reveal, typu, nie wiem, oko reveal, uznajmy. Także no, wy napiszcie, co o tym sądzicie. Do usłyszenia!